851, rezerwa Dybanka, no, w granicach miasteczka Gostynin. Rezerwat poświęcony ochronie przyrody nieożywionej, OZU polodowcowego, który tutaj się utworzył i ciągnie się kilkanaście kilometrów, a to wzgórze sąsiaduje właśnie z miasteczkiem. Wzdłuż tego OZU znajdują się jeziorka polodowcowe. To akurat ma jakieś rowery wodne, kajaki i kilka osób, które korzystają z tego sprzętu. Powiadają ludzie, że to wzgórze było połączone z zamkiem tunelami, a te tunele nawet sięgały do Płocka. Podobno w 80-tych latach znaleziono nawet jakieś tunele pod wzgórzem. A sama nazwa pochodzi od zbójników, którzy tutaj dbali na transporty soli i innych towarów wiezionych przez kupców. No i wzgórze Dybanka, od dbania. Jeszcze jedna ciekawostka historyczna to to, że rodzina cara była więziona w zamku w Gostyninie w 1612, to w czasach, kiedy Polacy panowali w Moskwie. Na starych pocztówkach z Gostynina wzgórze jest jeszcze gołe. Teraz jest zarośnięte dębami, sosnami, klonami, akacjami. Pewnie coraz bardziej kolorowo będzie z każdym dniem, no bo zbliża się jesień. To tyle z Dybanki.